1 marca 1938 roku w Warszawie zmarł Władysław Grabski. Kim był człowiek, który obok Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego czy Wincentego Witosa zajmuje słuszne miejsce na Olimpie Twórców Polski? Grabski nie był przywódcą żadnego ruchu politycznego. Swoją pozycję zawdzięczał osobistym zasługom i zdolnościom. Władysław Grabski był postacią dwoistą. Z jednej strony nie miał szczęścia jako dwukrotny premier rządu polskiego, z drugiej udało mu się jako ministrowi skarbu. Był architektem stabilnej polskiej waluty w okresie szalejącej hiperinflacji. Wprowadził nową polską walutę, polski złoty, oraz powołał do istnienia Bank Polski. Co więcej, w odróżnieniu od współczesnych mu reformatorów z innych krajów, dokonał reformy gospodarki praktycznie bez żadnej pomocy z zewnątrz, zaciągając zaledwie kilka pożyczek zagranicznych, jednak pozbawionych zobowiązań politycznych wobec państw, które je udzielały. Grabski, mimo niesprzyjającej mu sytuacji, nieprzychylności parlamentu i ataków ze strony prasy, zarówno lewicowej, jak i prawicowej, prowadził swoją politykę reformatorską z żelazną konsekwencją. Dlaczego więc upadł rząd Grabskiego? Dlaczego, jak napisał Maciej Rataj w swoich pamiętnikach, Grabski był najbardziej znienawidzonym człowiekiem w Polsce? Grabski urodził się w 1874 roku w rodzinnym majątku w Borowie, na terenie dawnego Królestwa Polskiego, będącego częścią zaboru rosyjskiego. Był człowiekiem bardzo dobrze wykształconym, studiował w Niemczech i Paryżu. Po studiach zajął się działalnością naukową, a później związał się z narodową demokracją. Działalność polityczną kontynuował również po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Był członkiem polskiej delegacji na konferencji pokojowej w Paryżu, mającej na celu ustalenie ładu europejskiego po I wojnie światowej. W latach 1919-1920 po raz pierwszy objął stanowisko ministra skarbu. Polska wyszła z I wojny światowej jako kraj zniszczony gospodarczo. W dodatku musiała połączyć w jeden organizm myślenie należące przez ponad 100 lat do różnych państw. Państwa odrębne gospodarczo, kulturowo i prawnie. Jednym z przejawów tych różnic było występowanie na terenach ziem polskich wielu różnych walut, zastąpionych w 1920 roku marką polską. Już w lutym 1919 roku Sejm postanowił, że zostanie utworzony Bank Polski jako instytucja, która będzie emitowała przyszłą polską walutę – złoty. Od początku swojego istnienia Polsce towarzyszył problem inflacji, czyli spadku wartości pieniądza. Związana ona była z dużymi potrzebami państwa, m.in. z wojną polsko-bolszewicką i ogromnymi wydatkami na potrzeby armii. Z drugiej strony wpływy do skarbu państwa były niewielkie, ponieważ system zbierania podatków dopiero się organizował. Wydatki przewyższały zatem dochody państwa, tworząc dziurę budżetową, łataną nie wpływem z podatków, ale na szybko poprzez dodruk pieniędzy. Spowodowało to, że w obiegu było coraz więcej pieniądza papierowego, a tym samym malała jego wartość. Grabski wiosną 1920 roku próbował powstrzymać inflację. Panowie, sprawą pilną jest uporządkowanie palącej kwestii inflacji. Wydatki państwa są ogromne i znacznie przewyższają wpływy do budżetu. Należy podzielić dochody i wydatki państwa na zwyczajne i nadzwyczajne. Na zaspokojenie wydatków zwyczajnych muszą wystarczyć tylko zwyczajne dochody. Panie ministrze, zdaje pan sobie sprawę z wysiłku, jakie ponosi nasze państwo w walce o kształt granicy wschodniej? Dalsze losy naszego państwa zależą od sukcesów żołnierza polskiego. Tak, zdaję sobie z tego sprawę i doceniam sukcesy naszej armii. Zatem, licząc się z potrzebami walki, jaką prowadzimy, należy rozważyć zaciągnięcie pożyczki zagranicznej, być może amerykańskiej. Na posiedzeniu 13 lutego Sejm wezwał mnie, ażebym przedłożył w jak najkrótszym czasie plan finansowy zapewniający skarbowi znaczne podwyższenie jego dochodów. Korzystam więc ze sposobności i obecnie, kiedy Sejm ma się wypowiedzieć co do pożyczek, uważam, że jest to najstosowniejsza chwila, ażebym i ja wypowiedział się przed Sejmem, jaki jest plan finansowy Ministerstwa Skarbu i jaki będzie program jego postępowania na najbliższą i trochę dalszą przyszłość. Początkową rundę walki Grabskiego z inflacją zniweczyły
wydarzenia z 1920 roku związane z sowiecką ofensywą na wschodzie. Rząd Leopolda Skulskiego przyjął na siebie polityczną porażkę tych wydarzeń i podał się do dymisji. Po 2 tygodniach zamieszania i niezgody wobec kształtu nowego rządu i podziału ministerstw pomiędzy partie polityczne postanowiono o powołaniu rządu nie składającego się z członków parlamentu, ale z fachowców. Na jego czele stanął Władysław Grabski, który został po raz pierwszy premierem. Objął on stanowisko w momencie, gdy istnienie odrodzonego państwa polskiego było poważnie zagrożone. Rozpoczęta 26 maja 1920 roku kontrofensywa radziecka na Ukrainie doprowadziła 5 czerwca do przerwania frontu polskiego. Wojska polskie zagrożone okrążeniem musiały opuścić Kijów. W obliczu porażek na froncie zaostrzyły się wewnętrzne spory polityczne wyciszone wiosną dzięki zwycięstwom polskim na wschodzie. Ostatecznie rząd Grabskiego po miesiącu podał się do dymisji. Do końca 1920 roku inflacja była nieuchronna. Rok 1921 przyniósł 2 zmiany w charakterze tego zjawiska. W czerwcu zniesiono ograniczenia w handlu i uwolniono ceny. Poproszę chleba. Niestety już nie ma. O nie. Dotychczas inflacja charakteryzowała się pustymi sklepami i kartkami na żywność. Teraz sklepy zaczęły się zapełniać, ale nastąpił szybki wzrost cen. Nie mam tyle. Wkrótce doprowadziło to do hiperinflacji. Marka polska zaczęła szybko tracić na wartości w stosunku do walut zagranicznych. Naturalnym zjawiskiem stała się ucieczka od polskiej waluty, a firmy zaczęły rozliczać się w bardziej stabilnych walutach, na przykład w dolarach amerykańskich. Na początku 1923 roku inflacja obowiązującej wówczas w Polsce waluty, marki polskiej, nabrała rozpędu. Kurs jej spadł z 9 marek polskich za 1 dolara amerykańskiego w 1918 roku do 6 375 tysięcy marek polskich za dolara pod koniec 1923 roku. Jak? Udało ci się coś kupić? Mleko kosztuje już 2,5 miliona marek, a jeszcze kilka dni temu było o 1/5 tańsze. Nie martw się, jakoś sobie poradzimy. Przecież dostajesz podwyżki. Co z tego? Dostaję tylko coraz mniej wartościowe papierki o wyższych nominałach. Jak mamy z tego żyć? A codziennie jest coraz drożej. Nie stać nas na podstawowe produkty. Sąsiadka mówiła mi, że chłopy nie chcą sprzedawać towaru do miasta, bo pieniądze nie mają wartości. Wymieniają towar za towar. Gdyby nie to, że musimy jeść, wymieniłby pieniądze na dolary. Te przynajmniej są stabilne, ale nikt już tych marek nie chce kupować. Ludzie już wychodzą na ulicę. Stanie się coś strasznego. Czy oni tego nie widzą? U nas w zakładzie też mówi się o strajku. Ale dziś zimno. Napijemy się czegoś ciepłego i w drogę. Kawa po milion marek to jakiś absurd. Weźmy herbatę. Jest 2 razy tańsza. Poprosimy 2 herbaty i proszę od razu o rachunek, bo bardzo nam się spieszy. Przepraszam, co to ma znaczyć? 550 tysięcy za herbatę? Na drzwiach było 500. Dobrze panią rozumiem, ale właściciel znów kazał podwyższyć cenę. Zmieniamy je już dzisiaj 3. Proszę o rozmowę z właścicielem. To skandal! Negatywne skutki hiperinflacji zaczęli odczuwać wszyscy, ale najdotkliwiej odbiły się one na położeniu tych ludzi, którzy żyli z pracy najemnej i otrzymywali wynagrodzenie w coraz szybciej tracącym na wartości polskim pieniądzu.
czyli robotnicy, urzędnicy, emeryci i renciści. Ich sytuacja pogarszała się nie tylko z powodu spadku wartości pieniądza, ale też z powodu tego, że wieś mniej dostarczała do miasta towarów, a sprzedawcy w mieście swoje towary ukrywali. Bardzo trudna była sytuacja w sferze handlu i usług, gdzie ciężko było podać klientowi realną kwotę, jaką będzie musiał zapłacić za towar, a dochodziło nawet do tak absurdalnych sytuacji, jak różnice w cenie w czasie między zamawianiem kawy w kawiarni, a otrzymywaniem rachunku. Ceny potrafiły zmieniać się w ciągu dnia, ale też w ciągu kilku godzin. Społeczeństwo było coraz bardziej niezadowolone. Przez kraj przelała się fala strajków. Do najtragiczniejszej sytuacji doszło w Krakowie 6 listopada 1923 roku, gdzie w wyniku starć ulicznych zginęło ponad 30 osób, zarówno żołnierzy, jak i robotników, a wielu zostało rannych. Podobne wydarzenia miały miejsce w Tarnowie i Borysławiu. Sytuacja ta doprowadziła do dymisji kolejnego rządu. Stało się oczywiste, że głównym celem nowego rządu będzie opanowanie sytuacji i doprowadzenie do stabilizacji gospodarczo-walutowej. 19 grudnia 1923 roku na czele rządu znów stanął Władysław Grabski, będąc jednocześnie ministrem skarbu. Miał już doświadczenie w tym względzie, ponieważ już wcześniej dwukrotnie pełnił funkcję ministra skarbu. Miał też konkretny program naprawy gospodarki. O natychmiastowej potrzebie podjęcia kroków mówił podczas wystąpienia przed Sejmem. Doszliśmy dzisiaj do takiego stanu, że wszelki postęp w każdej dziedzinie staje się niemożliwy, jeżeli najpierw, i to wkrótce, nie uporamy się z trudnościami finansowymi, które nie tylko paraliżują wszelkie porywy dla udoskonalenia naszej sytuacji wewnętrznej, ale i wytwarzają niebezpieczeństwo zarówno utrzymania pokoju wewnętrznego, jak i stanu obronnego naszego kraju. Osiągnięcie równowagi budżetowej mogło nastąpić poprzez wzrost dochodów państwa lub ograniczenie jego wydatków. Grabski zdecydował się na obie te możliwości. Zostały uchwalone dwie ustawy o podatku majątkowym z sierpnia 1923 roku i o waloryzacji podatku z grudnia 1924 roku. Już w styczniu 1924 roku ukazało się kilka rozporządzeń przyspieszających spłatę podatków. Drugą stroną reformy miała być redukcja wydatków. Miała się ona dokonać przede wszystkim przez podniesienie taryf kolejowych w takim stopniu, żeby znacząco ograniczyć dofinansowanie kolei. Dotychczas taryfy utrzymywano na niskim poziomie, traktując to jako pomoc dla gospodarki w okresie powojennej odbudowy. Dokonano też redukcji wydatków przeznaczonych na administrację. W krótkim czasie zwolniono 29 tysięcy pracowników państwowych. Następnym krokiem miało być wprowadzenie nowej waluty, złotego. Banknoty nominowane w złotych zamówiono jeszcze w 1919 roku. Wydrukowane wtedy banknoty czekały gotowe w skarbcu. Jedynym emitentem złotego miał być Bank Polski. Nowa waluta była drukowana w banknotach o nominałach 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 i 500 zł. 1 zł dzielił się na 100 groszy. 1 dolar równał się 5 zł 18 groszy. Marki polskie wymieniono na złote w relacji 1,8 miliona za 1 zł. Stara waluta przestała być prawnym środkem płatniczym. 1 lipca 1924 roku, a do wymiany przyjmowano ją do 1 czerwca następnego roku. Spójrzcie, zostało wydrukowane już w 1919 roku i musiał czekać aż 5 lat. Panowie, rok 1924 to był rok pod każdym względem wielki. Przezwyciężenie inflacji przez Władysława Grabskiego na początku 1924 roku, choć konieczne, miało również negatywne skutki. Znikła inflacyjna premia eksportowa, pogorszyła się koniunktura i wzrosło bezrobocie. Wiele firm, które w okresie inflacji przeżywało gwałtowny rozwój w obliczu twardych reguł stabilnej gospodarki, zbankrutowało. Rozpoczął się postabilizacyjny kryzys, który trwał do 1926 roku. Był on nieunikniony. Podobna sytuacja miała miejsce we wszystkich krajach wychodzących z inflacji. Nie zmniejszało to jednak stopnia społecznych frustracji. Grabski popełniał błędy, ale wydają się one zrozumiałe, ponieważ kierował się w swoich działaniach ówczesną wiedzą z dziedziny ekonomii.
Ponadto działał w niesprzyjających okolicznościach, a reforma została dokonana praktycznie własnymi siłami, bez zaciągania wielu pożyczek zagranicznych, co podkreśla specyfikę polskiej reformy. No cóż, rola reformatora bywa niewdzięczna.